siła tkwi każdego społeczeństwa, każdego narodu, jeśli myśli serio o swojej przyszłości, w godności osobistej każdego członka tej społeczności i tego narodu. A ta godność osobista nie jest własnego nadania, tylko poprzez relację do Boga, który jest Panem historii. Ale nie ma człowieka bez wierności. A wierność to jest to, co odnosi się do tego, co było i także do tego, co będzie. Ma Pan rację, robi się dzisiaj wszystko, żeby odciąć korzenie, zwłaszcza chrześcijańskie, naszego narodu. Ale też robi się wszystko, żeby człowiek nawet nie odważył się myśleć o tym, co ma być jutro. Wystarczy, że jest ciepła woda w kranie, że można grillować. Broń, Panie Boże, myśleć o tym, że będzie śmierć, nie mówiąc o tym, że jest perspektywa wieczności i sądu przed Panem Bogiem. Ale co to za człowiek taki rozczłonkowany? On nie jest sobą. On raczej szuka wtedy zapomnienia o sobie w narkotykach, w alkoholu, a siły w antydepresantach. Myślę, że ogromnym wyzwaniem dzisiaj, które stoi przed nie tylko Polską, ale całą tą kulturą europejską, mającą chrześcijańskie korzenie, jest powrót. Chęć, by być sobą, co zakłada oczywiście pamięć historyczną, ale także wielkie perspektywy, które otwiera nadzieja. To jest wręcz niezbędne. A zagrożenia, jakie są, wtedy walczono z Bogiem jako głównym wrogiem człowieka. Dzisiaj się to robi inaczej. Żyj tak, jakby Pana Boga nie było. A w gruncie rzeczy żyj tak, jak zwierzę. Maksimum przyjemności, minimum cierpienia. To jest kryterium, by żyć. Stąd konieczność powrotu do prawdy o człowieku. Tej prawdy, którą nam ukazuje Pan Jezus. I stąd właśnie konieczność także powrotu do tego przesłania ciągle aktualnego Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa z 1979 roku, gdzie on rozszerzył to, co mówił, inaugurując swój pontyfikat, że człowiek nie zrozumie się bez Chrystusa. On tu mówił, Polska, naród polski, nie zrozumie się bez Chrystusa i bez Jego krzyża. Raz bym jeszcze przypomniał słowa Jana Pawła II z jego pielgrzymki z 1991 roku, kiedy szedł przez naszą ojczyznę szlakiem dekalogu. Otóż on, już nie pamiętam, czy w Kielcach, czy w Radomiu, powiedział, omawiając czwarte przekazanie, że rodzice, ojciec i matka muszą zasłużyć sobie na to wobec dzieci, żeby mogły te dzieci z szacunkiem i czcią mówić do kogoś ojcze, matko. Czyli pewne odwrócenie sytuacji to jest jakby właśnie zejście rodziców w stronę dzieci. Problemy, które dzisiaj łączą się chociażby z rozwodami czy z tymi związkami wolnymi, niesakramentalnymi zwłaszcza, wiążą się z tym, że ludzie myślą bardzo egoistycznie o sobie. I dlatego w pewnym momencie uważają, możemy sobie powiedzieć, żegnaj, zaczynamy na nowo swoje życie. Nikt nie stawia, czy prawie nikt, pytania, co spotka ich dzieci. I co by dzieci zrobiły, żeby rodzice zostali ze sobą, razem. Przecież to jest ich największe pragnienie. I to jest jakby jedna część Pana pytania, Panie redaktorze. A drugie, co księża powinni zrobić, co czynią, żeby zejść z tego piedestału. Ja myślę, że dużo się zmieniło od tamtych lat, kiedy kardynał Wyszyński mówił, że trzeba zejść z góry Tabor. Ja nie sądzę, żeby przeciętny ksiądz dzisiaj w Polsce czuł się na górze Tabor. Wyalienowany, oderwany od życia. Wyalienowany i w takiej sytuacji także swoistej kontemplacji, jakby nie było świata. Wieża z kości słoniowej. O, właśnie coś takiego. Ja myślę, że księża dzisiaj, ci zwłaszcza, którzy są na pierwszej linii pracy duszpasterskiej, oni naprawdę są Bożymi żołnierzami. Ciągle, każdego dnia narażanymi na różnego rodzaju trudności, przykrości, krzywdy. Nieraz znoszą to w sposób heroiczny. Trzeba tak na księży starać się patrzeć, niezależnie od tego, co znowu
robią z księży media, oskarżając ich o najgorsze rzeczy, a budując całą tę narrację o polskim duchowieństwie na jednym czy drugim rzeczywiście godnym pożałowania przypadku. Generalnie rzecz biorąc, to są ludzie, którzy są razem z księżmi. I mówię o tym, będąc arcybiskupem łódzkim, miasta, które pod wieloma względami miało trudną historię i ma trudną teraźniejszość. Miasta, które jest w centrum Polski. Do niedawna drugim co do wielkości, dzisiaj trzecim. Dwa lata temu, kiedy byłem na wakacjach organizowanych dla dzieci biednych przez Caritas diecezjalną, pytałem organizatorów, jakie macie główne problemy z tymi dziećmi. Powiedzieli mi jedno, żeby przestały się bać jeść coś innego niż chleb z cukrem, bo nic innego nie znają. To jest niewiarygodne. Kiedy mówimy o tym posłom, patrzyli na mnie, jakbym mówił rzeczy zupełnie surrealistyczne. Ale księża to rozumieją. Księża są z tymi ludźmi. Caritas żyje dzięki temu, że ludzie biedni, bo tacy głównie chodzą do kościoła, dzielą się swoją biedą z innymi. Nie dzieliliby się, gdyby nie mieli także wsparcia, a także często przykładów księżach. Mówię to o tym jako świadek tej ziemi, w której jestem od 3 lat.